No, więc teraz jakby Cortex ma zamiar cofnąć się już do praktycznie samiutkich początków, by wymazać jakby stworzenie Crasha, czyli innymi słowy chce zrobić w taki to sposób, żeby Crash nigdy nie powstał. Tylko jestem ciekaw, czy jeżeli on by powiedzmy ten swój plan jakoś ogarnął, to jestem ciekaw, czy Crash wtedy faktycznie by zniknął, nie? Że tak nagle, o, pojawiamy się w ostatnim wymiarze i nagle, kurde, Crash znika, tak, o. To by było całkiem zastanawiające, szczerze powiedziawszy. Fabryka Nitro, Wyspa Cortexa 1996, czyli praktycznie data, a raczej rok w momencie, kiedy Crash wyszedł, jedynka. I co? Ukończ poziom, żeby odblokować próby czasowe, więc spróbujmy. Może się nam uda zdobyć jakby tego. Kasetę retrospekcyjną. Tutaj w ogóle też bardzo fajny soundtrack i level design jest. To w ogóle, no, ostatni wymiar to jest po prostu, kurde, już będzie ciebie testował praktycznie z całej gry. Co tam się nauczyłeś lub czego się nie nauczyłeś. Tak więc jeżeli graliście trochę na pałę, no to tutaj będziecie mieli ogromne problemy. Tylko tyle wam mogę powiedzieć. Again? You two are so clingy. Take a hint already. Who's on my super secret personal frequency? What? Who is this? This imposter! Do you not recognize your own face? I've come from the future to warn you. If you try to turn Crash Bandicoot into the general of your army, you will fail. The machine rejects him. Fraud! Fiend! Embryo! Alert the guards! Why won't I listen to me? No, czyli tak jakby teraz cofając się do przeszłości, no to też również spotkamy Cortexa z przeszłości, który, no, widać jak reaguje na obecnego Cortexa, który chce ostrzec. Skin like a jaundiced mole rat, a bona fide head. No i warto teraz ten poziom między innymi dlatego powtórzyć, dlatego że beznadziejna śmierć równa się to, że nie będziemy mieli retrospekcyjnej kasety, ale mówię, to jest jeden z zabawniejszych segmentów gry, nie? Że obaj korteksy między sobą się kłócą. Jeden mówi, że o, gin moja podrubo, drugi po prostu chce niby ostrzec tego pierwszego, żeby nie robił z niego generała armii. No cóż. Jak widać, Cortex nie uczy się na swoich błędach. Cóż. Teraz tutaj niestety naszymi przeciwnikami będą właśnie te naelektryzowane ćmy, więc radziłbym również uważać, bo one się jak naelektryzują, to dopiero jest problem. Okej. Dobra. Dobra, ominięte są, tak więc easy. Dwadzieścia cztery na 135. O, no to świetnie. No to kurde, świetnie. Jak ja teraz to zrobię, jak nie mam iki? Dobra, Ika jest już tutaj z nami. I teraz dokładnie tak. Tędy. Ale nie w taki sposób, no proszę cię, Crash. Kurde, jeszcze batonik mi spadł. Najgorzej. No i dobra, super, świetnie się udało nadrobić. Okej.
Dobra, o to chodziło. Dobra. Teraz zrobimy coś takiego. O! No właśnie tutaj nie. No właśnie tutaj trzeba to rozgraniczyć. Bo... słabiutko wyszło, słabiutko. O, dobrze. Dobrze. O, to było spoko. To było sponczo. Teraz uwaga, żeby nas prąd nie pierdyknął. Aha, fajnie. To niezłe szczury, niezłe projekt szczury. Project Szczur. Teraz pytanie, gdzie tu w ogóle jest ta kaseta retrospekcyjna? Wow, uwaga na gluty. Musiałem zaryzykować. A kasety jak nie było, tak dalej nie ma. Chyba, że tu zaraz będzie jakaś. A ja o tym nie wiem. Wow! Ile tu skrzynek bym ominął. Dobra, to już wszystkie były. Raz, dwa. 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Pyk. Zium. Zium. Guard, increase security. Protect your master. Is that what I sound like? Do I have a weird voice? Mam dziwny głos. No masz dziwny głos, Korteksiu. Nie wiem, czy ty tam wiesz, nie wiem, czy słuchałeś swojego głosu, ale generalnie to masz dziwny głos, to jest fakt. Niepodważalny zresztą. W ogóle te małe cosie, to one w ogóle są z nitro zrobione, nie? Bo w końcu to jest fabryka nitrogliceryny. Więc to jest pewne, że one są zielone z powodu tego, że są nafaszerowane tym nitrosem. O, tu mieliśmy aku. I'm a stubborn moron who's going to destroy his own future. A kasety jak nie było, tak dalej nie ma. Zobaczymy, gdzie ona była, bo jeżeli ona jest gdzieś pod sam koniec, to wtedy dobra.
to jeszcze jakoś, powiedzmy, przeboleję. Gorzej będzie, jak ją ominąłem, jej nie zauważyłem. Ale wiem, że mogę się już pożegnać na pewno z klejnotem za tam 3 śmierci. Okej, całkiem spoko nam teraz tutaj poszło. Jestem ciekaw, jak tutaj z kolei pójdzie, bo tu na razie nie mam żadnej maski kwantowej. Ty, no co ta runda bonusowa, to kurde popierdółka była straszna. A tutaj mamy skoczyć. Dobra, bo przez chwilę myślałem, że w prawo musimy iść, ale nie ogarnąłem, że tutaj są te koła zębate, które nas będą prowadzić. Dobra, jesteśmy tutaj, a dalej nie widzę tej taśmy retrospekcyjnej. Się zastanawiam, czy ona jest tutaj właśnie, czy gdzie. Bo teraz, jeżeli uda nam się zdobyć te skrzynki, w sensie, wiecie, te klejnot za skrzynki, to już będę mógł olać w sumie sobie i wtedy zrobiłbym chyba szybkie ZW i poszukałbym tej taśmy, albo znaczy poszukałbym, zrobił tak, żeby nie zginąć. Przyjść tutaj i nie zginąć. No jest tutaj. Do tego momentu bym musiał nie zginąć. Myślę, że to jest proste. Ten poziom w ogóle się wydaje taki w miarę prosty. Nie mówię, że on taki jest, bo tego nie powiedziałem. Ale wydaje się on całkiem prosty, jeżeli chodzi o tą kasetę. Jednej skrzynki zabrakło. Kurde! Zawsze coś. No jeszcze ukryty klejnot. Dobra, kontynuujmy wtedy. Zobaczmy, co dalej będzie. Najwyżej się powtórzy ten poziom. Tylko kurde, gdzie tu jest ukryty klejnot? To jest, to mnie zastanawia. Dobra, nowy poziom mamy odblokowany. Toksyczne tunele, tutaj również mamy do zdobycia tą taśmę retrospekcyjną. Ale ja tylko szybko zobaczę jedną rzecz, tak więc poczekajcie sekundkę. Powiem wam, teraz dosłownie wam coś powiem. Patrzcie na to. Widzicie tę ścieżkę, co nie? Tutaj był ukryty klejnot. What the fuck? Dosłownie, nie? No dobrze, kochani, jestem z wami z powrotem i poza ukrytym klejnotem dalej mi się nie udało zdobyć tamtej kasety retrospekcyjnej, więc po prostu zostawimy sobie to na sam koniec już po pokonaniu Cortexa, więc czas na toksyczne tunele, zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Ten poziom pamiętam, że był troszeczkę dłuższy. Może nam się tutaj uda zdobyć kasetę retrospekcyjną, to już byśmy mieli to z głowy i wtedy nam by został ostatni poziom.
I wtedy, no tylko już dwie kasety i mielibyśmy to z głowy, moglibyśmy pokonać Cortexa, zrobić wszystkie retrospekcyjne poziomy i to by było wsio. A potem już tylko zostaje nam Inverted Mode Relicty oraz te 8 dodatkowych poziomów postaci, czyli już tak naprawdę bardzo mało nam zostało, jeżeli chodzi o tę gierkę. Więc trzeba trochę przyspieszyć tempo. Szybciej, szybciej, jeszcze raz szybciej. Mamy pokazówkę, jak mniej więcej poziom się prezentuje. O Jezu, tyle skrzynek do zebrania. Ho, ho. Dalej, nawet nie chcę ryzykować, czy tam coś było, czy nie. Wali mnie to, szczerze. This bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. Cortex nawet nie może sam w to uwierzyć, jaki kiedyś był, nie? Swoją drogą, ciekawostka, bo tutaj została poruszona pewna kwestia, mianowicie kwestia Wombata. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś Crash miał się nazywać Wheezy the Wombat albo Willy the Wombat. To jest ciekawostka jeszcze za czasów Crasha jedynki, nie? Ale tak fajnie, że do tego nawiązują. O, teraz będziemy mieli specjalny ten, sekwencję, której ja wam w ogóle na streamie nie pokazałem, bo wymagała ona zdobyciu wszystkich kolorowych klejnocików. Więc teraz sobie nią zrobimy. Aczkolwiek będziemy musieli uważać, bo tutaj naprawdę poziom trudności, z tego co wiem, jest bardzo mocno wygórowany. Więc warto uważać. Nie, żebym się tutaj chciał czepiać. Ale taka jest prawda. Dobra, doszliśmy do zielonej platformy. Zobaczymy, gdzie ona nas teraz zabierze. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś kaseta będzie. Wiem, że tutaj chyba nawet jest ukryty klejnot, tak więc dobrze, żeśmy tutaj przyszli, bo już będziemy mieli wtedy jeden temat też z głowy. I tej rury złapiemy się wtedy, kiedy ona przestanie być naelektryzowana. Dokładnie tak. Dobra. Może faktycznie lepiej teraz zginąć, żeby nauczyć się mniej więcej tej lokalizacji tej kasety retrospekcyjnej i wtedy najwyżej się tutaj ponownie cofniemy. Więc dobra, okej. Nie będę restartował na razie poziomu, bo to trochę też szkoda czasu. Zobaczymy, gdzie jest ta kaseta retrospekcyjna i sami ocenimy, czy będę miał wtedy jakby powód do cofania się. Na razie jej nie widzę, tak więc na razie jest w porządku. Chociaż mówię, no wolałbym nie ginąć, tak szczerze, bo wolę mieć jakby to wszystko w zapasie. No, tutaj w ogóle trzeba jakoś się odbić. To dopiero będzie, kurde, wyczyn.